zaczynamy testami, sprawdzamy, w jakiej formie zawodnicy wrócili po wakacjach, sprawdzamy, jakich ciała są przygotowane do ciężkich treningów okresu przygotowawczego. W dzisiejszych badaniach sprawdzamy przede wszystkim skoki, tą siłę eksplozywną, tą formę wyjściową, do której będziemy się odnosić. Są to akcelerometry, których podstawowym zadaniem jest pomiar prędkości ruchu i przyspieszania tego ruchu. Będziemy pracować dużo na siłowni, będą również zajęcia na plaży, będziemy grać w siatkówkę plażową oraz będą również jednostki treningowe na basenie.